4 widowiska, 28 grup tanecznych i blisko 280 tancerzy. Tak pokrótce można podsumować trzecią galę Art Dance w Tarnobrzegu. Taniec przez dwa dni królował na deskach Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Artystyczne więzi pokoleń, tak zatytułowany został pokaz tanecznych umiejętności podsumowujący całoroczną pracę tancerzy, jaki zorganizowały Akademia Tańca Art Dance i Fundacja dla Ciebie imienia Olgi Lilian. Tydzień wcześniej można było go oglądać w Nowej Dębie, teraz przyszedł czas na Tarnobrzeg. Ten tytuł w ogóle generalnie pokazuje, że tak naprawdę wiek nie ma znaczenia i każde pokolenie może uczestniczyć w kulturze, ma swoje miejsce, nieważne jest ani status, ani wiek, ani wygląd, ani płeć, nie ma to najmniejszego znaczenia. Jak mówi Marta Bednarska, prezes Fundacji dla Ciebie imienia Olgi Lilian i koordynator trzeciej gali Art Dance w Tarnobrzegu, dla instruktorów i tancerzy gala taneczna to wielkie święto. Będą prezentować cały swój dorobek artystyczny, który w tym roku wypracowali. Jest to ich takie podsumowanie i tak naprawdę dla nich gratyfikacja, ponieważ wielkie emocje, wielką pracę włożyli i myślę, że zobaczą widzowie rozwój i progres wszystkich grup. To jest też nagrada dla rodziców, dla dzieci tak samo, żeby się pokazać i żeby zobaczyć, jak ciężko pracowali przez cały rok. Na scenie wystąpiło 28 grup tanecznych, łącznie blisko 280 tancerzy w wieku od 3 do 60 lat, w rozmaitych układach choreograficznych, reprezentujących różne taneczne style. Będzie i hip-hop, i taniec współczesny, i taniec nowoczesny, i malutkie dzieci będą tańczyć, i dorosłe kobiety, i akrobatyka będzie pokazywać swoje umiejętności, także myślę, że ciekawe widowisko. Moje grupy to jest show dance, oczywiście akrobatyka też jest w tym związana. Będziemy tańczyć, bawić się świetnie. Jeżeli chodzi o grupy, to mam mieszaną jedną grupę od lat 8 do 14. Drugą grupę to jest reprezentacyjna grupa, którą też często jeździmy na konkursy. Dzisiaj wystąpią w dwóch układach tanecznych. Choreografię tańca współczesnego dla sześciu grup przygotował instruktor Kuba Trębecki, dla którego to taneczne widowisko było jednym z ostatnich. To prawie 10 choreografii wszystkich tych grup. Dla nas był to mocno intensywny rok. Były też zawody po drodze, dużo kontuzji, w tym tancerzy i moja też. Także rok był stresujący, a dla mnie ta gala też jest wyjątkowa, bo to będzie moja ostatnia gala pracując tutaj. Także przekazuję troszeczkę pałeczkę dalej, dlatego też ten tytuł, że pokolenia, dlatego że u nas przekazujemy to po prostu z pokolenia na pokolenie i tak u mnie w moich grupach też się będzie działo w tym roku. Mogło oczywiście zabraknąć najmłodszych adeptów Akademii oraz grupy dorosłych. Wszystkie pokazy taneczne licznie zgromadzona publiczność nagrodziła gromkimi brawami.